Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. Zaczynamy tradycyjnie od PLFA. W tym ubiegły weekend mieliśmy finał PLFA 8. No, no bez niespodzianek. Old Boys. Aha, ja ich lubię, Old Boys, tak. Mógłbyś tam grać z nimi w zasadzie. A tam jest tylko jeden w moim wieku. No jest, jest. Ian Wilcock, były trener Warsaw Eagles. Tak, tak. Z czasów mistrzostwa Warsaw Eagles. No też ma 47 lat. To dość dawne czasy, dość zamierzchłe, ale jest tam paru takich też przyproszonych siwizną. Jest Tim Martin, też były zawodnik Eagles. Zresztą kadra jest niesamowita. Ten skład naprawdę w top lidze mógłby walczyć o playoffy. Ta ekipa Old Boys, gdyby tylko trochę mieli liczniejszy roster oczywiście. No i bez niespodzianek wygrali, chociaż trochę się pomęczyli ze Stalą Gorzów, tym lepiej dla Stali. Zresztą ta drużyna powinna była grać w tym roku w PLFA 2, a nie męczyć się w ósemkę. Tak. No ale udało się staruchom i gratulacje za to. No i to po niezłej imprezie. Tam no. Relacja była na Facebooku, jak to dobrze imprezują. To jest fajne, chłopacy się bawią futbolem, no właśnie mają to fan. To jest trochę tak jak klimat u nas, tylko u nas są trochę młodsi ludzie, ale imprezy też są ważne, są częścią drużyny, są treningi, są imprezy. Są one niemalże równie ważne dla team spiritu. Dokładnie tak. Dla mnie też na uwagę tutaj w PLFA 8 zasługowała drużyna Kaliningrad Amber Hawks. Tak. Bardzo fajne cheerleaderki, bardzo fajna maskotka, niezły entrance i całkiem niezłe wyniki, bo co prawda mieli słabą grupę, ale awansowali. Ale swoją grupę wygrali. Tak, wygrali, awansowali, a to drużyna bez dużego doświadczenia. To są chłopaki z Rosji, tam w Rosji teraz nie za dobrze się dzieje, jak ropa tak nisko, więc nie było im łatwo przyjeżdżać tutaj do obcego kraju i grać, ale... Ale udało im się. Z uśmiechem na ustach. Tak. No i sezon PLFA już powoli dochodzi do końca, natomiast został jeszcze jeden weekend futbolowy w PLFA w tym roku. We Wrocławiu. We Wrocławiu, oczywiście na sztabowy. Zaczyna się o 13:30 naszym meczem, finałem PLFA 2 z Warsaw Dukes. Później mamy turniej... Bieder. Później mamy turniej juniorski, dwa mecze juniorskie, półfinały turnieju juniorskiego jedenastek. A potem w niedzielę finał. A potem w niedzielę finał i mecz o trzecie miejsce, więc naprawdę na sztabowej będzie się działo przez cały weekend. A, no i nasza impreza w międzyczasie. Przecież podsumowanie sezonu Wrocław Outlaws w sobotę o 19, tak? Tak, tak, może być głośno. Może być głośno, może być dziko, bez różnicy jaki będzie wynik. To jest ta mentalność Old Boys. Czy wygramy, czy nie, bawić tak, trzeba się. Tak, tak, dokładnie. No, więc zapraszamy gorąco na ten weekend futbolowy we Wrocławiu. Bawcie się z nami, przyjedźcie nawet z daleka, ugościmy Was odpowiednio. A w poniedziałek na lekkim kacu jeszcze z soboty zrobimy kolejny Goal Line TV. No i jeszcze jedna smutna wiadomość. Walkover, kolejny walkover w PLFA. Tak, tak, tak. Trzeci niestety. W tym roku. No. Czy czwarty, bo Eagles chyba dwa mecze położyli. Chyba tak, chyba czwarty. Czwarty. No ale to w takim ważnym meczu, tak? Kolejny mecz gra w barażach i o przejście do wyższej ligi. Nie chcę im się. Rozmawiałem dzisiaj z Guberem, mówił, że w zeszłym roku byśmy się dali pociąć, żeby nam dali ten spot w barażu. Tak, oczywiście. A tu oddają te baraże, oddają, są nie tylko my, Green Ducks, Rybnik, jest dużo drużyn, które dałyby się pociąć za ten spot w barażu, żeby w końcu wejść do tego PLFA 1, gdzie zaczyna się zabawa, nie mieć sezonu, kurde, rozwleczonego przez pół roku. No ale niestety tak wyszło, a śmieszna sytuacja, bo w zeszłym odcinku mówiliśmy o tym, że to Tytani mieli oddać mecz. Tak, oczywiście tak, to tak. Było bliskie, więc tak naprawdę byłoby ciekawie, gdyby wyszły dwie drużyny naprzeciwko siebie po 15 zawodników. No i wygrali sobie. Wygrali, może w ósemki. Ja wiem, że nic, tak, jak u nas nawet było 15 zawodników, to byśmy grali. Oj, my pamiętam, w 13 graliśmy mecz The Crew kontra Brno Alligators. Okazało się dwa dni przed, czy dzień przed meczem, że musimy jechać na mecz playoffowy, półfinałowy do Czech, w lidze czeskiej jeszcze wtedy. No i jechaliśmy w 13 zawodników, czyli 11 grało, dwóch stało na sideline. Zazwyczaj był to quarterback.
Ja jeszcze to nie grałem na quarterbacku, więc grałem i w ofensywie, i w defensywie, i w specialach. To było świetne doświadczenie. Grałem na receiverze, na safety, na kick returnie i we wszystkich pozostałych specialach. Iron Man football. Wróciłeś zmęczony. All the way. No, to była czeska liga, kaski bajka, więc wróciłem. Nie pamiętałem do końca tego meczu, bo głowa bolała, ale było naprawdę ekstra, bo o to chodzi w futbolu. Trzeba mieć fun, fun, fun. Tak. Przechodzimy do NCAA, your time to shine. Tak, tak. W tym tygodniu bez większych niespodzianek Ohio State przekonujące zwycięstwo, Baylor też przekonujące zwycięstwo, TCU też bardzo dobrze wygląda. Michigan, Michigan State to chyba był najbardziej interesujący mecz całego weekendu. Michigan wygrywał cały mecz do ostatniej sekundy, fumbled punt, Michigan State odbiera, touchdown, wygrywa mecz. Jim Harbaugh złapał się za głowę. Zresztą cały Michigan, cała Ann Arbor było... Ja jestem zdziwiony, że głowa nie wybuchła taki, jaki on jest. No, Panther podobno dostawał groźby śmiertelne na Twitterze. Tak mocno to zabolało fanów Michigan. No tak, no Michigan to ma taki fanbase, że wiesz... No, pechowe zakończenie. Nie lubię takich meczów, gdzie takie... Bo jeszcze jak był ten mecz Auburn, co kopnęła Alabama i nie doleciał kij, tak. to była nierozważna decyzja trenera, bo musiał się liczyć z tym, że to ta piłka może nie dolecieć, tam było chyba 60-prawie-yardowy field goal, a tu nie było nic nierozważnego, to była naturalna decyzja, zwykła mechanika gry i tak. Przypadek i pech i szczerze współczuję. No, bardzo, bardzo trudny sposób, żeby przegrać mecz, ale z drugiej strony dla Michigan State są bardzo zadowoleni, ale muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony Michigan State, bo myślałem, że oni trochę mocniej zagrają, trochę lepsi, są lepszą drużyną, a jednak się okazuje, że Harbaugh coś tam robi w tym Michigan, ich stawia na nogi. Utah to już nie jest moim zdaniem czarny koń i wchodzi na miejsce Michigan State w mojej pierwszej czwórce. Okej. No, okay. Oni kolejny raz bardzo, bardzo dobrze się pokazali, bardzo mocno zagrali, no i dobrze im idzie. No jak czas na NCAA, to czas na NFL. Jak ci idzie? Jak ci poszło w tym tygodniu w Fantasy Football? Z mieszanym szczęściem. Miałem bardzo trudne matchupy. Drużyny, przeciwko którym grałem, grały naprawdę dobrze. Co ciekawe, grałem na przykład przeciwko drużynom, które miały... W mojej jednej drużynie byli dani zawodnicy, a w innej lidze grałem przeciwko takim zawodnikom. Czyli na przykład mam w jednej lidze zestaw receiverów Travis Benjamin, Emmanuel Sanders, a u przeciwnika w innej lidze miałem dokładnie ten sam zestaw, więc nie wiedziałem, czy im kibicować, czy w zależności od tego, jak leciało w meczu. Ale we wszystkich moich ligach wystartowałem Gary'ego Barnidge'a. I to jest świetna sprawa, kibicować Cleveland Browns. Siedzę sobie w mojej pufie, w piłce futbolowej i robię Gary Barnidge! I kolejny touchdown. W tym tygodniu dwa touchdowny dla Gary'ego Barnidge'a, czyli ma już 5 w ostatnich 4 meczach i tak naprawdę ściga się z Gronkiem o miano najlepiej punktującego tight enda. Tak. Więc świetna sprawa. Tom Brady jak zwykle nie zawiódł. No tak, mieliśmy powtórkę Deflategate, tak? O tak, tak, tak. Tutaj to co zrobił Special Teams Coach... Do tej pory nikt nie wie, o co chodziło tam. Ja też nie wiem, czy oni próbowali QB sneaka bez linii? Chyba tak. I jeszcze ten exchange po prostu. Ten, no ale on nie potrafił wziąć tej piłki od tego celu, ale to nie było trenowane. Ale kto miał w ogóle... Na to patrzeć? Nie wiem, no kurde, wszyscy są tu, piłka jest tu, no o co chodzi? No przytomnie zachowali się patrioci i wygrali to spotkanie dzięki temu. Natomiast mówiłem o Gary Barnidge'u, Cleveland przegrało z Denver, a mecz był tak emocjonujący, tak zmienny. Peyton gra w tym roku tak słabo, 3 interception, tylko 1 touchdown. Te rzuty, kiedy on musi gdzieś dalej rzucić, rzuca zupełnie bez techniki, po prostu miota tą piłką, tak jakby już nie miał siły w tym ramieniu. Moim zdaniem to jest ostatni sezon Peytona Manninga w tej lidze. Tak, zgadzam się z tobą. Tak dużo mówiliśmy ostatnio o Arizonie, a Arizona przegrała z Pittsburghem. No niestety właśnie tu Carson Palmer mi nie dowiózł wyniku, a było blisko wydawało mi się. No i tam Landry Jones. No tak, pokazał się nie wiadomo. Trzeci quarterback, bo Mike Vick odpadł najpierw z concussion, a później z kontuzją nogi, więc trzeci quarterback wszedł i dał radę, nie musieli dawać ciągle do Le'Veona Bella. No, jak grał w Oklahomie, to był bardzo dobry, miał tam rekordy swoje, tam bardzo wysoko był w rankingu tam passing yards w ogóle w historii NCAA. Tak, ale w NFL jest od 3 lat i to było jego pierwsze podanie w tym roku. W tym meczu właśnie zagrał swoje pierwsze podanie w sezonie regularnym, więc to ciekawe. No i największa niespodzianka tego sezonu moim zdaniem, Seattle znowu przegrał. Seattle 2-4. Tak, Seattle 2-4, Carolina 5-0.
Karolina to nie jest zła drużyna, kurczę. No się okazuje. Cam Newton naprawdę jest fajnym quarterbackiem, jest fajnym projektem. Nie jest może jeszcze tak zupełną gwiazdą, jeszcze nie wszedł na ten poziom, ale ma szansę być... Ale on idzie cały czas do przodu, on już widzę jest parę lat i to nie było tak jak RG3, że błysnął jeden sezon i potem nie wiadomo tak, co z nim się dzieje. On się rozwija krok po kroku, duży quarterback, silny quarterback, jeszcze szybki quarterback. Biega tak wziął, dokładnie. To się ceni. A trzeba popatrzeć tego, kogo on tam rzuca. On tam ma tylko Grega Olsena, który w Chicago się tak średnio sprawdzał. Więc tak naprawdę on nie ma do kogo rzucać. Ten Gibb Jr. ma ożył. Tak. Rezurekcja tego zawodnika. Ale mówiłeś też o RG3, Kirk Cousins w Washington, ale nie jest zbawcą tej drużyny. Nie. New York Jets totalnie ich zdominowali. Mi jak zwykle podoba się gra Ryana Fitzpatricka. Strasznie lubię Ryana Fitzpatricka i Josha McCowna, dwóch bardzo underrated quarterbacków, którzy naprawdę robią robotę. To są tacy journeymeni, tak, którzy grają w jednej drużynie, w drugiej. Taki menedżer gry. Tak, tak, ale potrafi pobiec, potrafi zagrać jakąś niesamowitą akcję i obaj są szalenie inteligentni. Zresztą Ryan Fitzpatrick out of Harvard, tak. 48 punktów w Wonder League test. Tak. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goal Line TV. No jeszcze nie wszystko, bo na koniec najciekawszy segment, nasz niezapomniany, niezastąpiony Krzysztof Krzemień. Tak. Od nas wszystko, więc lajkujcie, szerujcie. Oglądajcie, przyjdźcie na mecz. Subskrybujcie, przyjdźcie na mecz, zróbcie wszystko, a my oddajemy głos do Krzemienia. Do zobaczenia. Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj będzie co nieco o tym, jak to Amerykanie mówią, deception, czyli o oszukiwaniu przeciwnika, o maskowaniu swoich zamiarów. W Polsce, kiedy gramy, no to wiadomo, najczęściej sprawdza się do tego, która drużyna egzekwuje lepiej, którzy zawodnicy są lepsi technicznie. W Stanach, zwłaszcza w NFL, ten poziom jest tak wyrównany, że kluczowe staje się zamaskowanie przed przeciwnikiem swoich zamiarów. I dzisiaj dwa takie przykłady z ostatnich tygodni rozgrywek NFL. Zacznijmy od spotkania Saints-Falcons. Czwartkowy wieczór, całe Stany przed telewizorami. Niepokonani Falcons w Superdome. Przegrali po raz pierwszy w tym sezonie, a jedną z kluczowych akcji była ta, którą tutaj możecie zobaczyć rozrysowaną. Saints prowadzili już 17-7, byli pod polem punktowym Falcons, brakowało im dosłownie 2 yardów, ale to była czwarta próba i Sean Payton zdecydował się zagrać tą akcję, wysłał bardzo ciężką formację z fullbackiem, 3 tight endami, wydawałoby się do biegu, tylko 2 yardy trzeba przebiec, 6 defensywnych liniowych, 2 linebackerów wysłał w odpowiedzi Falcons. Co robią w tej sytuacji Saints? Saints grają akcję nietypową podaniową. Benjamin Watson udaje tylko, że blokuje tutaj tego zawodnika linii defensywnej, a następnie ucieka za plecy obrony, dostaje podanie od Drew Breesa, który wcześniej gra play action, na fullbacka, na nim skupia się cała uwaga obrony Falcons. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę za chwilę na wideo, że był też wariant rezerwowy, running back uciekł do flatu, zawsze można było mu tutaj zagrać tą piłkę, gdyby nie udała się akcja z Watsonem, no ale zwrót przebiegł perfekcyjnie, Watson dostał piłkę niepilnowany przez nikogo, no i Saints wyszli na bardzo wysokie prowadzenie. Zobaczcie, jak to wyglądało na wideo. Można też próbować zwieść przeciwnika formacją. W tym sezonie przodują Cincinnati Bengals, oni mają sporo kreatywnych formacji w playbooku. To, co teraz zobaczycie, pochodzi sprzed tygodnia z meczu Seattle Seahawks. To jest dosłownie drugi ofensywny snap w meczu, gdzie Bengals wyszli w klasycznej I-formation i potem nagle zmienili ustawienie na coś takiego, jak tutaj widzicie. Czyli zaledwie 3 liniowych przed Andym Daltonem, obaj ofensywni tackle na skrzydłach razem z tight endami i wide receiverami. No i Seahawks zgłupieli w tej sytuacji. Oni nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, zaczęli się miotać z tyłu. Tutaj, jak zaraz zobaczycie na filmie, w momencie snapu Bobby Wagner w ogóle biegł w tą stronę zupełnie niepotrzebnie. I Andy Dalton, widząc co się dzieje, że ma w boksie zaledwie 4 obrońców, postanowił zagrać zone read, bo potrzebował zaledwie 2 yardów do zdobycia nowej pierwszej próby. Banalnie proste bloki. Tutaj ten liniowy dał się nabrać na zone read, uciekł w stronę, zaatakował running backa, no a Dalton spokojnie na zewnątrz pobiegł, zdobył 6 yardów, zdobył nową pierwszą próbę. Warto też zwrócić uwagę, że to na pewno jest akcja wariantowa. Oni tę akcję zagrali jak na razie raz,
Natomiast na pewno w sytuacji, gdyby gdzieś tutaj na skrzydle pogubiła się obrona, gdyby zostało dwóch obrońców po którejkolwiek ze stron, na pewno natychmiast poszłoby podanie na skrzydło, wide receiver screen, też byłyby to łatwe yardy. Mam nadzieję, że Bengals jeszcze zagrają tą zagrywkę, no bo jestem ciekawy, jak będą przeciwko niej broniły inne drużyny. Zobaczcie, jak to wyglądało na wideo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goal Line TV. Dzięki za uwagę. Jeszcze raz zapraszam w sobotę, stadion przy ulicy Sztabowej, Wrocław, finał PLFA 2, a potem finały juniorów. Do zobaczenia.